Reklama. Kanał Termosa współpracuje z G2A, miejscem w internecie, w którym fan każdego grania może znaleźć coś dla siebie. Gry planszowe, gry komputerowe, papierowe RPG i mnóstwo akcesoriów. Zajrzyj na G2A, jeżeli masz ochotę w coś zagrać. A teraz miłej zabawy na kanale Termosa. Kult, pokój 2, odcinek 2. Ty, jak rozumiem, dnia 27 lutego, dzień po wybuchu, jesteś na komisariacie i zamierzasz przesłuchać księdza Jerzego Grahama i Franciszka Wichę. Tak, dokładnie. Czy chcesz przesłuchać ich osobno, czy przesłuchać ich razem? Chcę na początku przesłuchać ich osobno, żeby dowiedzieć się, jak zrobić taki cross examination, tak, żeby zrobić to krzyżowe pytanie, żeby każdy powiedział swoją wersję, żeby mógł wydobyć ewentualne różnice pomiędzy nimi. Policjant, który zadał to pytanie i któremu to mówisz, mówi: nie ma sprawy, bo mamy akurat możliwość takich dwóch pokojów przechodnych, więc zaprowadzę tam pana. Robi tam: przyprowadź proszę Wichę do dwójki, a Grahama do trójki. Dobra. I idziesz za nim we wskazanym kierunku. Ciebie wpycha dosyć, zauważasz brutalnie, albo nie zauważasz, do celi Janek. I to jest cela tak jakby, one nie sąsiadują ze sobą na tej samej stronie ściany, tylko jest tak jakby taka przerwa, ale to jest jakby jedna cela dalej niż ta, w której byłeś. Więc nadal na skos, tylko teraz w drugą stronę masz cechę Krzysztofa, który ma problemy z duchem brata. A z księdzem nie masz wizualnego kontaktu jakiegokolwiek. Dobrze. Wepchnął cię, zamknął i mówi tak: Wicha, nie krzycz już dzisiaj. Kurwa, jeszcze dużo godzin masz, bo jest 13:15. Nie krzycz już dzisiaj. Dobrze, w porządku, przepraszam. I on wychodzi. Jesteś sam w celi. Zamknęły się drzwi za Jankiem. Jest cisza. Za Marianem. Za Marianem, przepraszam. Tak, tak, to był Marian, a Janek to był Koroner. Przepraszam. To są bracia bliźniacy. Kanon. Nie, nie są. Tylko ten Krzysztof cały czas patrzy w twoją stronę. On jakby odprowadził wzrokiem Franka. Teraz wrócił wzrokiem na ciebie. Ma tutaj dwie szramy przez czoło. Nie chce mu się. Odchodzi i znowu się tak jakby chowa w kąt. Pewnie na swoją pryczę. W tym pomieszczeniu, Franku, i ktoś jest przekonany, że jest duch. Gdzie jest duch twojego wujka? Franek, gdzie on jest? On musi ci wybaczyć. On musi ci wybaczyć. Czy to jest głos, który słyszę u siebie w głowie w tej chwili? Możesz go zilustrować jakkolwiek, albo dźwiękiem w twojej głowie, ale tak, przepraszam, tak. Tak, wkurwia cię to. Obok za ścianą jest człowiek, który mógłby ci pomóc, ale nie chce, a naprzeciwko jest człowiek, który ma taką sytuację, którą ty chciałbyś mieć. Co robisz? Musisz coś z tym zrobić. Jezus Maria, jak to... No on z jakichś powodów musi widzieć tego swojego brata, no. Kurde, co on takiego zrobił? Czego ja nie zrobiłem? Nie wiem, może to jest kwestia tego... Tam coś było w tej celi. Tam coś było w tej celi. Może to było... Ej, Krzysiek! Krzysiek, słyszysz mnie? Hej! Stary, ja wiem, że to jest głupie pytanie, ja wiem, że to jest bez sensu, ale słuchaj, może możemy sobie pomóc.
Czy tam u ciebie w celi nie ma czegoś, nie wiem, na ścianie narysowanego albo wyrytego jakiegoś symbolu, jakiegoś symbolu, na przykład spirali? Słyszysz zeskoczenie na podłogę, kilka kroków i on jest przy kracie i patrzy w twoją stronę. Stary. Nie. Nic. A czemu pytasz? O co ci chodzi? Kurde, bo... Widziałem takie rzeczy, w sensie widziałem pokoje z takimi symbolami i tam dochodziło do dziwnych, popierdolonych akcji. Chodzi ci o mojego brata? Tak. Ale ja go już wcześniej widziałem poza celu, co ty? A już wcześniej? Kurwa, od roku chodzi za mną, no. Nie, że cały czas, to jakiś czas. Zatyka uszy. Pokazuje cały czas w dół, patrzę w dół, on ma stare, całe buty we krwi ma. Tak jakby chodził we krwi, chodził w kałuży jakiejś. Stary, nie wiem. Nasi rodzice zginęli, wiesz? W wypadku samochodowym w 99. Ja się nim opiekowałem. Ja go trzymałem z dala od tego. Kurwa, ale to się nie da w tym jebanym starym szybinie. Wszyscy trafiają do Remka. Albo dostają w pierdol od Remka, albo trafiają do Remka. Kurwa, musi być coś, co powoduje, że po prostu to ty jakby go widzisz. No bo tylko on mnie ma, no. Co ja mam mu zrobić? Ja nie wiem, co mam mu zrobić mu. On nic do niej nie mówi. On mnie nie słyszy, bo ma zatkane uszy cały czas. Gówno mnie teraz obchodzi tak naprawdę, co ty mu masz zrobić. Ja chcę po prostu... Po chuj do mnie gadasz? Bo ja muszę zobaczyć się ze swoim wujkiem, rozumiesz? Co? A za co ty tu siedzisz? Co się stało? Kurwa, jak powiem, to i tak mi nie uwierzysz. Nieważne, mój wujek nie żyje przeze mnie, rozumiesz? Mój wujek nie żyje tak jak... Chcesz się zobaczyć ze swoim wujkiem, który nie żyje? Tak. Kurwa! Zaczynasz szarpać tą kratą. Kurwa, Iwana, stary, uspokój się, no. Nie ma tego, ja nic nie ćmałem, kurwa. Co się dzieje? Stary, to jest... No, to co powiedział ksiądz, no pewnie tak jest. Pewnie, nie wiem, z powodu poczucia jakiejś winy albo coś... On wsypał? Ksiądz? To on zaciągnął psy dam do fabryki? Nie wiem, stary. Nie wiem, nie znałem go wtedy. Nie byłem, znaczy znałem go wtedy, ale nie byłem z nim wtedy w kontakcie. Serio, nie mogę ci powiedzieć tego. Ale wiem, że wszystkie chłopaki od Remka macie z nim problem, ale jakby... Nie ma problemu z Remkiem, jak współpracuję z Remkiem. Remek jest kurwa złoty człowiek. Nie, mówię, że macie wszystkie chłopaki od Remka mają problem z księdzem. Kurwa, nie miałbyś? Stary, naprawdę przeżyłem trochę z tym człowiekiem. Możesz mu zaufać. Wyciągnął całkiem możliwe, że zaciągnął psy tam. Gdyby tam nie było psów, nie doszłoby do strzelaniny. Dobra, ale stało się, co się gdyby stało. Gdyby tam nie było Remka, to nikt by nie strzelał. Tam nie było Remka. Nie widziałeś, że go tam nie było? Remek jest w stałym, starym szybinie. I to on za to wszystko odpowiada. Jeżeli cię interesuje, czy zaciągnąłem tam psy, to nie miej wątpliwości. Tak, przyjechałem tam razem z nimi. A po co? Żeby to rozpierdolić. Jesteś głupi, a będziesz martwy. Remek jest najlepszą rzeczą dla starego szybina. Najlepszą rzeczą dla starego szybina. Kto jest lepszą rzeczą dla szybina, kurwa? Dorosze? Zachód? Zachodni brzeg jest lepszy? Nie! Idź ssać im pały! Wy! Normalni ludzie, a nie gangsterzy! Co my, kurwa, mordują. Robimy? Co my robimy? Rozprowadzamy... Co my takiego robimy? No właśnie, co wy tam robicie? Kurwa, my złego robimy? I tak ktoś by to robił, kurwa. Nie! Zjebie jeden, kurwa. Tak! Z psami jest układ, tam kurwa ktoś zwariował, zaczął strzelać. Po co ty ich tam zaciągnąłeś? Ile osób zmarło? Zginęło? 7? A czy ja chciałem kogoś zabić? Czy ja wyciągnąłem jakąś broń? A ty ile masz lat? 13? Że wierzysz, kurwa, że jak zabierzesz policję, to wszystko będzie dobrze? A widzisz, że oni chcieli strzelać? Też nie chcieli strzelać. Przecież to ludzie od Remka zaczęli strzelać. Czyli to był wypadek? Tylko, że za kółkiem byłeś ty. Nie, za kółkiem był Remek. Nie! Nie masz pojęcia, ilu Remek osobom pomógł. Kurwa, stary Szybin zatonie. Właśnie, zatonie! Właśnie widzę, jak ci teraz pomaga. Jak ci pomógł tutaj trafić. Ja tak akurat, ja zjebałem straszliwie, więc on nic w tym nie miał, kurwa. Gdyby Tomaszewski się, kurwa, trzymał łapy przy sobie, to by nic się nie wydarzyło, to nie o to chodzi. Ja nawet za to beknę. A ty zacząłeś widzieć swojego brata za nim Tomaszewskiego? Nie, widzę, Kamila widzę. Od wtedy, od maja, od razu zaczął chodzić. Od razu od Chryzantem, tak? Od razu od Chryzantem. Tak. A co ty wtedy, gdzie ty wtedy byłeś? Też tam byłeś, na miejscu? Nie. Widziałeś, jak on umarł? Nie.
Jak on umarł? Dostał kulę w czoło. Przyłożył sobie, tak jak opowiadałeś, dłonie do uszu, gdy był huk strzałów, petard, był potworny huk. Pójdę na jego grób, jak uda mi się stąd wyjść. Nie chcę ci żadnej przysługi. Może mnie rozwalicie, wy i ci wszyscy kumple Remka. Natomiast zależy mi na tym, żebyś miał spokój ducha i żeby spokój ducha miał twój brat. Bo ani nie chciałem, żebyś ty teraz cierpiał, ani nie chciałem, żeby on teraz cierpiał. Jeżeli na kimś mi zależało, to przede wszystkim zależało mi na ludziach, którzy tworzą stary Szybin. Nawet jak się zesrało to wszystko. Tak jak mówisz, to nie uwierzysz w Remka. Nie uwierzysz, nie? A może to dobrze. A w co możesz mu uwierzyć? Że wykorzystuje was? Nie. Właśnie nie. On... A, nie będę z tobą gadał. Ale po Remku przyjdzie następny, jeżeli go nie będzie. Ale nie sądzę, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek, a wielu już takich poznałem, był taki jak Remek. A w czym jest taki lepszy od innych? Dba o nas wszystkich tutaj. O stały stary Szybin. Tak? Rozpierdalający się cały stary Szybin? Całkowicie go rozpierdala, co? Co? Zdziera tynki? Co? Wstrzykuje kurwa czas w kamienice, żeby pękały? Nie zauważyłeś, kto sra w stary Szybin? Widziałeś kiedyś zachodni brzeg, jak wygląda? No dobrze, a to co się dzieje z tymi wszystkimi pieniędzmi, które płyną do Remka? Znikają? Nie. A ty uwierzysz, co robi? On żyje tak. Ale nie tak. Nie kurwa tak. Wiesz, ilu pomaga tutaj? Wiesz, że tu jest bezrobotnych, odkąd zamknęli kurwa cementownię? No a co z Wolańskim w takim razie? Wolański też jest w porze. Przecież się... Tak tylko się różnią czymś. Jeden jest gangsterem, a drugi nie. Jeden daje dzieciom broń, a drugi nie. A jednak i ty chcesz spotkać wujka, a ja spotykam swojego brata. Wszyscy tacy kurwa różni, a wszyscy kurwa tacy sami. Jebać to! I uderza głową znowu w kartę. Mam was kurwa jebanych dosyć. Ja bym chciał użyć swoich niezwykłych zmysłów i może spróbować dostrzec, czy jest przy nim ten jego brat. Proszę. Usiąść, skoncentrować się. Na poszerzone zmysły. Dokładnie. I ty w jakimkolwiek momencie rzucaj i podaj mi swój wynik. Weź pod uwagę ewentualny minus ze stabilności. Ale ty, Franku, chcę ciebie spytać się, co z tej krótkiej rozmowy wynika dla ciebie w kwestii twojego ewentualnego spotkania z Wojkiem. Jakby kiedy on już walnął głową w kratę i widać, że ta rozmowa trochę przygasła i dobiega też ksiądz za nim, nad czymś myśli, ta rozmowa przygasła. Wycofuję się w głąb, siadam na pryczy i zaczynam prowadzić taki wewnętrzny monolog. No tak, no, jemu tego brata. Kamila. On umarł, jego tam nie było wtedy przy nim, on pewnie zajebiście ma poczucie, albo on ma poczucie winy, ten Kamil mu pewnie ma za złe, że jego tam nie było, żeby go ochronić, czyli ja muszę bardziej żałować, ja jeszcze cały czas nie jestem, sam nie wierzę w to, że to przeze mnie, ja muszę to, w to naprawdę uwierzyć, to była wszystko moja wina, to była twoja wina, rozumiesz? To była twoja wina, było mu dać tą mentatynę, ty kurwa zjebie. I zaczynam walić po prostu w tym momencie głową i tak się rzucać na ścianę. Mhm. Rozumiesz, to była twoja, przestań się tłumaczyć, że ci to było bardziej potrzebne, ty cholerny, pieprzony, uzależniony zjebie. Maurycy. Czarek, proszę cię, widzisz, ja naprawdę żałuję. Musisz... Maurycy? Twoja matka.
Moja matka? Co moja matka? Natalia. Widzę ich wszystkich? Nie, a to są wszystkie osoby tak samo przez ciebie olane. Cisnę ci tak w związku z holdami za twoją obsesję. Wpadasz na tą wpryczę, zmęczony od dwóch sztosów, i chlipiesz sobie. A ty wyrzuciłeś? 10. Co przy poszerzonych zmysłach sprawia, że otrzymujesz ogólne wrażenie dotyczące miejsca. I mówisz, że odszedłeś od kraty, czy... Inaczej, czy po prostu ty jesteś przy kracie i patrzysz sobie w stronę tej celi? Tak, myślę, że sobie przysiadłem i staram się skoncentrować. Czy mam coś do pisania? Nie. Ale jest tu, nie wiem, jakiś kawałek, nie wiem, cegły czy czegoś? Nie, no to prawda, to nie jest taka więzienna cela, więc tu nie ma kibla w środku. Jak chcecie iść do toalety, to wołacie tego całego Mariana. No ale tu są dwie prycze i stolik z krzesłami. Dwoma. Jest okno, ale ono jest takie powleczone taką białą, nie wiem, białym plastikiem, więc jakby nie widać, co jest poza tym, poza porą dnia. To pierwsze moje pytanie. Czy widzę coś z kierunku, gdzie jest cela zajmowana przez Kamil, Krzysztof, tak? Krzysztofa. Krzysztof i jego brat to był Kamil. Tak, tak, tak. I w mgnieniu oka pomiędzy jednym a drugim mrugnięciem po prostu cała ta cela, w której jest ten Krzysztof, teraz dla ciebie niewidoczny, bo on się znowu wycofał na swoją pryczę, ma taką, wiesz, taką głębokość krwi, jest po prostu takim malutkim bajorem krwi. I... Czy ja mogę dotknąć tej krwi? No nie, bo to jest po drugiej stronie korytarza, w tej celi, gdzie jest Krzysztof. I widzisz, jak patrzysz na tą kałużę bajora, nie wiem jak to nazwać, to z dróg, wyobraźmy sobie, że każda z tych cel ma pryczę po jednej i po drugiej stronie. Ty jesteś, teraz siedzisz na pryczy, z której korzystał Franek, żeby na przestrzał widzieć duży fragment tej celi z Krzysztofem. Samego Krzysztofa nie widzisz, bo on jest na tej pryczy przy ścianie, ale na przeciwległej ścianie też jest prycza, tylko że pusta. Ale teraz widzisz, jak w tym bajorze odbijają się kroki, tak jakby widzisz ślady. Jakby ktoś szedł, tylko nie widzisz tego, kto idzie, w stronę tego łóżka. I słyszysz... Kamil, ja nie wiem, co mogę. Ja nie wiem, co zrobić. Co ty chcesz? Musisz mi powiedzieć. Daj mi te ręce. Nie mogę cię złapać. Daj mi te ręce, no. Kamil, idź stąd. Idź stąd, Kamil, no. I słyszysz szelest. Kodry. A ciebie, Łukaszu, wcześniej, wprowadza funkcjonariusz policji do pokoju. I to jest tak jakby trochę dyspozytornie. Jest kilka monitorów. Orientujesz się, że podglądających kilka miejsc w całym komisariacie. Biurka, telefony, duperele. I jest też niewielki telewizor, który leciał jakieś wiadomości. Jest policjant, który mówi: dzień dobry, mam kilka dokumentów. Pan będzie przesłuchiwał, proszę tutaj podpisać. I ten, który się przyprowadził, policjant, mówi: ty, patrz, Jurek, zobacz, wraca Dorosz. I te nazwisko ci przykuwa uwagę. Dorosz. Patrzysz na niego, a on patrzy w telewizor. Okej, patrzę w telewizor. Jest pasek. To jest jakaś tam jedna z tych naszych polskich telewizji, na których są paski. Nawet się przysuwam, patrzę. Na pasku jest poseł w partii Postęp. Wraca do rodzimego miasta, żeby zaprowadzić porządek. I do stolika takiego konferencji prasowej podchodzi Lucjan Dorosz. Jest skupiony. Widzisz po chwili, że ten cały stolik jest ustawiony na na dworcu centralnym. Podgłośnik. Oni też są bardzo wkręceni. Drodzy Państwo, muszę zawiesić swoje obowiązki
posła, mam nadzieję, że na krótki czas. Ale muszę wrócić do miejsca, z którego pochodzę, do Szybina, w Wielkopolsce. Jak pewnie państwo wiecie, wczoraj wysadzono most, po którym wielokrotnie jako mały chłopak chodziłem na Stare Miasto i z powrotem. To nie jest ważny most tylko dla mnie, tylko dla wszystkich mieszkańców Szybina. Coś, co jest ważne dla mieszkańców jednego polskiego miasta, powinno być ważne dla wszystkich Polaków. Wszyscy nazywamy się Polakami, dlatego, bo tworzymy jeden naród, jeden byt. Ja nie zostałem wybrany przez państwa posłem, żeby reprezentować interesy tylko niektórych Polaków. Niektórzy mogą nie być przekonani do wartości naszej partii, ale ja, a wiem, że ty jesteś dokładnie taki sam jak ja, chcesz nie mieć wątpliwości. Chcesz stanąć ponad wszystkim. Chcesz być tak potężny i silny, żeby móc powiedzieć wszystkim: obronię was. Nie chcesz siać grozy. Chcesz zebrać wszystkich swoimi wielkimi ramionami. I on wykonuje gest i widzisz, że z telewizora wychodzą te dwie metaliczne ręce i idą w twoją stronę. Jasne. Przez całe biurko. Co robisz? Uderzam bardzo głośno w stół. Oni obaj... Co się stało? Co się dzieje? Widzicie to? Co? Czy dokładnie to widzicie w telewizorze? Co się dzieje? Żeby przytulić, ukoić, uspokoić. Biegnę do drzwi, zabrać... łapię drzwi i szarpię za klamkę. Oni dwaj nie wiedzą, co z tym zrobić. Kątem oka widzisz, że patrzą na siebie. Jeden, ten, który cię przeprowadził, mówi: o, drzwi są otwarte. Panie funkcjonariuszu, co się stało? Podać wody jakiejś? Kurwa mać! Patrzę na telewizor jeszcze raz. Czy nadal wychodzą te ramiona? Nie. On po prostu zrobił gest w stronę kamery, taki, że chodźcie. Spokojnie. Wrócę tutaj. Dalej będę posłem. Dajcie mi kilka dni. Jadę, by pomóc Szybinianom. Jeśli też chcesz pomóc, to wymyśl za pomocą internetu, jak to zrobić. Nie chcę wyciągać od was pieniędzy. Do zobaczenia. Wolność i bezpieczeństwo. I on się odwraca. Słuchaj, to jest kurwa tak pięknie zainscenizowane, że wjeżdża pendolino. W naszej grze jest pendolino pomiędzy Warszawą i Poznaniem. I dalej z Szybinem oczywiście. I on idzie i wchodzi do wagonu strefy ciszy. Hej. Po pierwsze, nie dotykaj mnie. Nie. Przepraszam, co się stało? Źle spałem. I się... nie wiem. Osadzeni są na miejscu. Wypluł z siebie interkom na biurku. Woda byłaby super. On patrzy na drugiego, ten drugi... odwraca się do baniaka, nalewa ci do plastikowego kubka wody. Szefie, może chcesz dźwignąć głębszego? Wszyscy mamy pojebaną robotę. Pół tylko. No więc tamten wyciąga czystą wódkę, wlewa ci, wypija tą wodę, którą ci wlewa do tego kubka. Plastik. Nie za dużo. Biorę. Kawówka, lubię. Oddaję. Dzieją się rzeczy czasami po prostu. Mhm. Więc pokazują ci drzwi, wychodzisz, masz... Otwieram je łatwo. Mhm. Zorientowałem się w ogóle, że z własną nogą blokowałem te drzwi, żeby ich nie otworzyć wcześniej. To więc, kiedy otwierasz te drzwi, wychodząc jeszcze rzucasz okiem na nich, oni obaj, zapisz sobie ich nazwiska, to jest Mirosław Pawlak i Tomasz Radzimir, są twoimi przyjaciółmi. Oni ci pomogli. Oni cię nie zdradzili. W żaden z nich nie ma wyrazu twarzy, który mówiłby, że to jest dziwne, to jest niebezpieczne. Czy oni zadali ci jakieś dziwne pytania? Nie, oni cię raczyli wódką, wodą. Oni cię rozumieją. To są twoi przyjaciele. Tak, Mirosław Pawlak oraz... Radzimir, Paweł Radzimir. Nie jestem pewien imienia. Ale możesz im zaufać do końca.
masz, prawdę mówiąc, ochotę uścisnąć ich ręce. Otwieram drzwi, wychodzę, ale wracam, podchodzę. Mirku, Pawle, to jest bardzo ładne miasto. Jeżeli takie miasto tworzy takich, kurwa, dobrych ludzi jak wy, to jest warto tego, żeby jego chronić. Krema. Jest ciężka. Graba. Jest ciężka robota. Mhm. Widzisz w ich oczach łzy szczęścia, uznania. Drugi sam wyciąga do ciebie rękę. Zbija, przytula się, uciska ci kark, mówiąc, będzie dobrze, jesteśmy tutaj z tobą. Będzie dobrze, pewnie. Dobrze. Dzięki. Wychodzisz razem ze swoją schizofrenią. Słyszysz tylko, zamykając drzwi, kurwa Warszawa. Może co to piękni ludzie tutaj są. Ale inni piękni ludzie są w dwóch pomieszczeniach. Widzisz oba przez szybę, możesz wejść do jednych albo do drugich drzwi. W środku też są drzwi pomiędzy ścianami. W jednym jest ksiądz Jerzy Graham, a w drugim Franciszek Wicha. To co, panie Franciszku, kto jest winny? Kto jest winny, no? W sensie co? Czego? W sensie, no, kto odpalił ten most? No, ta Paulina, no. Paulina, okej. Okay. Ale zginął jeszcze pana wuj, tak? Cezary. Mhm. To co, Paulina, ta nastolatka czy dwudziestokilkulatka wyrzuciła go przez okno sama? Nie, nie. Beniamin go wyrzucił. Beniamin. Tak. Mam tutaj w protokole, że był Jerzy. Nie, Jerzy to ksiądz Jurek. Nie, ksiądz Jurek nic nie zrobił. No ksiądz Jurek, tak jak ja, próbował zapobiec, tak jak Czarek, no. Beniamin. Proszę księdza, padło imię Beniamin. Co może pan mi o nim powiedzieć? Beniamin. Beniamin, tak. No to pewnie jest osoba, której pan policjant powinien szukać. Pewnie jest osoba. Bo tam przyszedł Beniamin i Beniamin. A skąd przyszedł? To jest jeden z ludzi tutaj od gangów, od mafii? Tak. Z tego, nie ze starego Szybina, z nowego. Z nowego. Ale jego macki sięgają, myślę, że wszędzie. Co to znaczy jego macki sięgają wszędzie? To jest, jak rozumiem, jakiś boss mafijny? No chyba nie miałem na myśli to literalnego znaczenia. Ludzie nie mają macek. Nie wiem, zadaję tylko pytania. I co, jak rozumiem, ten Beniamin, panie Franku, wyrzucił pana wujka przez okno? Ja chciałem. Nie byłem w stanie nic zrobić. Proszę się napić wody. Jak gdybym mu wtedy dał. Co dał? No. Czarek. On chciał zabrać. Co zabrać? No tej kobiecie, no ten pierścionek. Jaki pierścionek? Ja mu nie dałem. Jaki pierścionek? No pierścionek od pani te. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ale jakby on miał ten pierścionek wtedy, to ona by. To on by go nie wyrzucił. Wie pan? Jak to? Czy to moja wina też? Ale to Beniamin go wyrzucił. Ja go nie. Dobra, jest ten Beniamin, tak? Tak. I on wyrzucił pana wujka przez zawsze. Przyszedł. Skąd się pojawił, bo nikt tutaj ze świadków, czyli matka tej pani Pauliny, nie mówi, żeby ktokolwiek tam wszedł. Nie ma tam żadnych śladów jakichś dodatkowych osób. Nie mogę powiedzieć tego, bo mnie zamkniecie. W sensie nie w więzieniu, tylko w wariatkowie, więc ja wolę tego nie mówić. Macki wszędzie to mówi. A dlaczego się tam pan i pana kolega Franek znalazł w tamtym domu w ogóle? Widzi pan, ja starałem się ratować ludzi, którzy zbłądzili. I tak się składa, że ta biedna dziewczyna i te wszystkie biedne dzieciaki. Wie pan, jak ją znaleźć? Myślę, że nikt już jej nie znajdzie, proszę pana. Co to znaczy? Myślę, że Beniamin zatarł po sobie ślady. Co to znaczy?
Kiedy ksiądz mówi, zatarł po sobie ślady, to momentalnie klika ci myśl, która latała jak bąk wokół, ale nie mogłeś jej uchwycić, kiedy byłeś na miejscu zbrodni. To jest doskonale wyczyszczone miejsce. Zostało tam to, co miało zostać. Nie wiem, czy pan policjant lubi wyzwania, ale... Osobiście nie znoszę. Nie znosi pan. To może... Może będzie warto poszukać kogoś innego, kto się tym zajmie. Bo to będzie duże wyzwanie, proszę pana. Być może to wyzwanie będę lubił. Proszę sobie wyobrazić przeciwnika, który jest tak doskonały w tym, co robi. Jest tak inteligentny, jak to się mówi, jak sam szatan, że... No, walka z nim będzie pewnie najtrudniejszą rzeczą, w jakiej weźmie pan udział, chyba że się pan szybko poddaje, to wtedy... Proszę księdza. Ksiądz teraz mówi jakąś bardzo ładną metaforą, polegającą na tym, że przeciwnik, że szatan, a ja pytam teraz o fakty. Była dziewczyna na miejscu i zniknęła. Jedna dziewczyna. Idealnie wszystko zostało wyczyszczone. Nie powinienem tego mówić, ale nie wierzę, żeby to pan razem z Frankiem wyrzucili wujka, Czarka, tak, przez okno. Więc był ten Beniamin i chcę się dowiedzieć o nim. Jak tam się znalazł, jak wyszedł, czym jest. Dobrze, to powiem panu dokładnie, co się stało, ale miałbym pewną prośbę najpierw. Jaką? Jakby pan obiecał, że to zrobi. Co? Bo mam pewien problem, na którym się zastanawiam, natury metafizycznej. Mhm. Widzi pan... Obok mojej celi jeden z więźniów... Sekunda, przepraszam, czas. Bo mamy dwa momenty czasowe. Jeden to jest to, kiedy to się odbywa i to jest dzień po wybuchu, a drugi to jest to rozmowa wasza z Krzysztofem o duchu Kamila i to jest tak jakby za dwa dni, pojutrze to będzie. Więc ty możesz znać Krzysztofa, ale jeszcze nie od takiej strony. Przepraszam, wycofamy. Nie, bo ja robię tą żonglerkę czasem i ona może wymykać się jak, pod kontrolę. Jak Wiedźminie trzeba będzie no właśnie. No, dlatego teraz dojaśniam, żeby nie dostać tak jak Wiedźmin. Jasne. W pana vlogu mówił pan o miłości, mówił pan o zakończeniu nienawiści. No kurczę. A wybuchu most. To zobaczył? Tak. Cała Polska to widziała, to jest bajer, ale nie wiem, czy pan wie. Zginął mi telefon. Zaraz po nagraniu, niedługo potem. A potem nas zgarnęli. Także... To jest viral. Ale to dobrze. Jest pan bohatera teraz, w jakiś sposób. Nie jest. Mówił pan o miłości, nienawiści, o końcu nienawiści, a wybuch most i zginął pana wujek. Co panowie chcieli zrobić? Chcieliśmy... No. Mieliśmy informację... Od kogo? Prawdę powiedziawszy, nie pamiętam już w tej chwili od kogo, ale mieliśmy informację, że najprawdopodobniej ci neonaziole coś planują. Neonaziole, jasne. Tak. Mam tutaj oni mieli zatargi z moim wujkiem od samego początku. Parę dni przed wybuchem tego mostu nad Jamą był nazistowski napis, po prostu stary szybin z błyskawicami SS. Tak, nie wiem. Widziałem takie rzeczy. To jest do zobaczenia. Więc wiedzieliśmy, że to oni. Jeszcze chwilę wcześniej, niedługo wcześniej oni zaatakowali moją przyjaciółkę i kawiarnię mojego przyjaciela. Czyli więcej incydentów. To wszystko, ta grupa neonazistów. Jak no, to był... I ten Beniamin. Ta Paulina. Tam był jakiś Zychert, zdaje się. Zychert mieszkał na Walckiej, czy Zychert, nie? On mieszkał. I Piotr Moskala, jak rozumiem. Mówi pan coś to nazwisko? Moskala? I Kredowicz. O Moskali słyszałem, chyba ksiądz z nim miał coś do czynienia. Kredowicza nie znam. Rozumiem. O Zychercie to... słyszałem. Czyli jak rozumiem, ten tajemniczy Beniamin jest szefem tych neonazistów. Wiedzieliśmy, że oni coś planują, wiedzieliśmy, że ona jest z nimi związana, więc pojechaliśmy po prostu, bo ksiądz wiedział, gdzie ona mieszka i próbowaliśmy jej przerwać. No i wtedy przyszedł Beniamin. Skąd przyszedł?
A więc słucham. Proszę księdza. Wprost, bez metafor, chciałbym usłyszeć, co się stało. Benjamin wszedł i widzi ksiądz, przepraszam, widzi pan policjant, jest miesz. Trudno to sobie wyobrazić, bo ten człowiek dysponował jakąś nieludzką siłą. Nieludzką siłą, a jak wyglądał? Jak wygląda Benjamin na metapoziomie? Bardzo przystojny, o sprawnej, wysportowanej sylwetce, modne marynarka skórzana, czarny golf, ruda, dobrze przystrzyżona broda i modna, lekko rudawa zaczeska. Ale w tym pokoju już wyglądał demonicznie. A w tym pokoju, w jamie, wyglądał tak jak on, tylko był nienaturalnie wysoki, taki wydłużony. Nie pamiętam, czy mu się cokolwiek zmieniło, w sensie, nie wiem, zniknął nos czy coś takiego, bo chyba wyglądał tak jak on, tylko że w dużej, takim dużym wymiarze. Jak rzucił tą swoim ramieniem w waszą stronę, to ona była nienaturalnie długa i dłonie były zakończone takimi szponami, które rozorały kawałek ściany. Ruda broda. Bardzo wysportowana sylwetka. A proszę księdza. A jak wyglądał w lustrze? Jak wyglądało jego odbicie w lustrze? W lustrze? Tak, jak wyglądało jego odbicie w lustrze. W lustrze. No. Jak wyglądało jego odbicie? Albo szyby jakieś, może ksiądz widział jakieś odbicie. Albo czy... Widzi pan policjant? Patrzy się uważnie. Jak pan ma na imię? Łukasz. Panie Łukaszu. Bo ja jestem księdzem, prawda? Prawda. I świat, o którym opowiadam ludziom, jest światem nie z tej ziemi. Królestwem nie z tej ziemi, tak. I widzi pan, panie Łukaszu, ja mam wrażenie, jakby Benjamin zawarł jakiś pakt z siłami nieczystymi, albo sam był taką siłą. Dlaczego ksiądz tak uważa? Bo ten człowiek był zawsze tam, gdzie powinien być. Przemieszczał się z miejsc tak szybko, jakby to powiedzieć, tak jakby mógł przejść przez lustro z jednego miejsca do drugiego. W tym momencie wiesz o tym, że w twoim śnie, tam gdzie jesteś, jest około 53 luster, nie 55. 55 jest odbić, ale luster jest 53. Natomiast sama okno na przeciwległym budynku jest też lustrem i kiedy spojrzałeś na tą kobietę, to widziałeś tą kobietę, ale ty masz wspomnienie, które jest uruchomione przejściem przez lustra, bo tamto okno odbijało eksplozję. Rozumiesz, za oknem, za szybą była kobieta, ale na oknie namalowane było odbicie czegoś za tym jakby budynkiem. A ostatnie lustro... Czyli okno kobiety odbijało eksplozję, tak. Okay, rozumiem. A ostatnie lustro to, że cały ten świat w twoim śnie jest odwrotnie. I kiedy spadałeś w dół, to coś to nie był bruk, tylko zachmurzone niebo. A to, co potrafisz to sobie przypomnieć, widzisz zawsze kątem oka, to ziemia na samej górze. Piasek taki, czarny piasek. Ten policjant, kiedy powiedziałeś to zdanie, przez chwilkę przestał mówić, słuchać, tylko widzisz, że przepracowuje coś ewidentnie w głowie. Kiedy powiedziałeś, człowiek, który mógłby przejść z lustra przez lustro, to cała machina się dzieje. Co zabawne, widzisz siebie w jego oczach. To też jest lustro.
Odsuwam się od niego. Co, jesteś jednym z nich? Z policji, owszem, jestem jednym z policji. Nie, nie mówię o policji. Też cię ma w jednym ze swoich pokoi, co? O jakich pokojach ksiądz mówi? Kto? W sensie ten... W sensie szatan? Benjamin. Pierwszy raz tutaj usłyszałem o tym Benjaminie. Masz jakiś bursztyn? Bursztyn? Nie masz bursztyna. Nie, a ksiądz ma jakiś bursztyn? Mam. Gdzie? Czy mam zapinkę moją? Mhm. Tu mam. I dlaczego to jest istotne? Bo bursztyn może cię ochronić, a biedny Cezary nie miał bursztynu. Biorę dyktafon, wyłączam. Co to zmienia, że nie miał bursztynu? Kim jest ten Benjamin? Miał macki? W sensie miał wielgachny dłoń? Miał jak... Miał tak silną dłoń, że gdy złapał za ścianę przy wejściu do piwnicy, gdzie robili narkotyki, potrafił zgnieść kawał ściany swoimi pazurami, które stały się wielkie niczym stal, potrafił przejść przez tą ścianę jak przez masło. Złapał Cezarego za pierś i wyrzucił go jak szmacianą lalkę. Proszę księdza, w tym świecie mam wrażenie, że Boga nie ma, ale na pewno są demony. I tu nie mówię o ludziach, tylko... Pan widział kiedyś takie rzeczy? Może widziałem, może nie widziałem. Nie, ale... Bo może ja oszalałem. Może ja oszalałem, może Franek też oszalał? W końcu oni handlują wszyscy narkotykami, ale widzieliśmy to na własne oczy. On złapał głowę tej dziewczyny i ją roztrzaskał. Ona pękła jak arbuz. Biedna, mała dziewczyna, która... Przecież ona niczemu nie zawiniła, tylko wszystkie... Proszę księdza, proszę się uspokoić. Ci ludzie w tych wszystkich pokojach, on proszę księdza. Trzyma. Zajmiemy się tym. Czy on był jednym z doroszów, ten Benjamin? Nie wiem, nie padło jego nazwisko. Może był. Bo ja widziałem podobną rzecz, ale... jakby dzieją się dziwne rzeczy, ale teraz ksiądz mi jakby zaczyna robić rzeczy z moją głową, których nie lubię, jak się dzieją. Ale w każdym razie... I trzymał kobietę, i trzymał matkę. Dużo rzeczy. Za dużo informacji naraz. Proszę księdza. Jest ten Benjamin. Ksiądz mówi, że ten Benjamin jest... Nie stąd. Tak mi się wydaje. Albo jest kimś, kto za straszną cenę kupuje sobie... Jak go odnaleźć? Czy wiecie, jak go odnaleźć? Mówię mu adresy pokoi, o których wiemy. Wiesz, że Cezary z Frankiem byli u Benjamina w domu. No to możemy przeskoczyć do mnie, bo załóżmy, że on mi zadowolił. Tak. Więc masz adres, jak się nazywa ta dzielnica? Ty masz tam mapę? To było na Starej Warcie. Stara Warta, tak? Nie. Mogę, on... A nie na Wysokich? Nie, bo... Nie, pojechaliśmy do niego na Starą Wartę. Nie, to było zaraz nad rzeką. To jest jedna z, w sensie tu albo tu, jedna z biednych takich. Tu jest most, który został wysadzony, tu jest tak, jama, a wy byliście w jedynce w rybakach. Tak. I to jest jeden adres, mieszkanie w ogóle Benjamina. Piotr Moskala, czyli dom Moskalów na Starym Szybinie, to jest też pokój, który widziałeś. Co jeszcze widzieliście? Widzieliście na Starym Szybinie mieszkanie, do którego się włamaliście za pomocą ślusarza i stamtąd zabraliście komputery? Tak. Co jeszcze? Felicja Potrawa, ta babcia, której mąż świętej pamięci przyśnił ci się, księże Jerzy, też mieszka na starych w Starym Szybinie i tam też był pokój? Czy był jeszcze jakiś pokój? No i jest pokój w starym domu Franka. Ale i to jest, wiem, czy... to jest tak. Na Starej Warcie. I nie wiem, czy to mówisz, czy też, w sensie, czy to się zalicza do... No, raz spotkaliśmy się z nim, to było na rybakach.
A, przepraszam. I oczywiście pokój Pauliny, kiedy wy u niej byliście, wyglądał dokładnie tak samo. Mhm. Więc dla was to jest też ten pokój. Mhm. On też na pewno był u mnie w pokoju, jak mój ojciec eksperymentował na mnie. Dawno temu. On w ogóle, Benjamin chyba, nie wiem... To jest bardzo Czarek, nowa informacja. Czarek mówił, że to on zabił mojego ojca. Proszę się skupić na teraźniejszości, proszę. Ale później Benjamin się pojawił i Czarek mówił, że to może Benjamin zabił mojego ojca. Dobrze, to był skurwiel. Panie Franciszku. Ale to był taki sam... Panie Franciszku, proszę tutaj, do mnie. Pokoje Benjamin, jak go znaleźć? Stara Warta, Rybaki, tak? Te adresy. Czy coś jeszcze pan chce mi powiedzieć, oprócz oskarżeń kilku osób o zabójstwa sprzed lat? Chce pan go znaleźć, to niech pan spojrzy w lustro. Pochylam się nad nim. Słuchaj, panie Franku. Z tego, co widzę, wszystko będzie dobrze. Dzieją się dziwne rzeczy, ale... Nie, chyba nie popełniliście żadnej zbrodni, tak, ani przestępstwa. Nie powinienem tego mówić, ale... No nie, to jest bardzo ciemne przesłuchanie. Chyba czasami trzeba. Są dziwne czasy, są dziwni politycy i najwyraźniej są dziwni policjanci. A Szybnie jest bardzo dziwnym miastem. A pan jest stąd? Nie, ja jestem z Warszawy. To jest duże miasto. Dlaczego pan tu jest? Bo co, bo zamach terrorystyczny, więc tak. Przysłali... Wielką rybę z Grubą Warszawy. Rybę z Warszawy i to pan... Nie jestem wielką, grubą rybą. Ja po prostu trochę się znam, a pewne rzeczy tutaj mi się skojarzyły z rzeczami, o których wiem albo nie wiem. Dobrze, bo widzę, że jest pan zmęczony. Jeszcze sobie porozmawiamy, a proszę się wyspać. Jesteśmy znów 29 lutego i chciałbym się ciebie spytać, czy po tym, jak zobaczyłeś te ślady na krwawej tafli, co czujesz, co myślisz, czy coś chcesz zrobić z tym? Tak, myślę, że wołam do Krzysztofa. Krzysztofie! No, tylko słyszysz głos, nie rusza się ze swojej pryczy. Wydaje mi się, że twój brat, gdy umierał, był potworny hałas. I jeżeli duch ma cały czas zatkane uszy, może nie jest w stanie cię usłyszeć. Proszę cię o rzut. Proszę cię o rzut na... nie wiem, jak to jest w tłumaczeniu, ale involuntary medium, czyli medium z przymusu. Bo taki jest twoja zawada. Medium z przymusu. Mhm. Czy masz to gdzieś? Niestety proszę nie mam. Proszę, tutaj jest na swojej karcie. Spójrz sobie, co tam się dzieje. Medium z przymusu, czyli to jest, czyli mam minus jeden do tego. Bo to jest disadvantage. Indeed it is. O! I to jest... Połowiczny sukces. Tak, połowiczny sukces. 12. To minus 2. 12. To zdanie, które wypowiadałeś o hałasie i uszach, że tam był hałas i twój brat ma zatkane uszy. Możesz kontynuować? Przepraszam, bo ci wszedłem w pół zdania, to było niezłe zdanie. I cię nie może usłyszeć. Musisz albo napisać... Podchodzi do kraty. Musisz napisać mu... Mały, młody chłopak. Z rękoma przy tym. Stoi przed kratą. Patrzy w twoją stronę. Trzymając cały czas, tak? Mówi... Słyszycie?
jak ci pomóc. Zostaw mnie tam. Tam, gdzie umarłem. Ty tam nie umarłeś. Nie. Widziałem, że się boisz. Widzisz, że zza pleców wychodzi Krzysztof, który tak jakby patrzy na plecy swojego brata, w twoją stronę. Widzisz, że na twarzy ma, wiesz, że dostał młotem. On widzi, że wy rozmawiacie. Więc zastyga w bezruchu. Jak to się stało, że cię nie zastrzelili? Ech. Wyciągam rękę do niego. Jesteś w stanie... Czy jesteś w stanie ze mną pójść? Czy jesteś w stanie ze mną iść? Ja tak. I on odciąga rękę od ucha. Widzisz, że od razu wypływa taka duża kropla krwi z ucha. Tutaj też ma ślad krwi krwawy. I on przekłada, jako że widzisz go jak człowieka, ale on przechodzi jego ręka przez kratę. Wydłuża się. Ja wiem, że to temat, który może się kojarzyć źle, ale on leci powoli i pięknie tą swoją ręką i idzie sam, przechodzi przez kratę. Zabierzesz mnie tam teraz? Teraz nie zdążę. Teraz nie mam jak stąd wyjść, ale za parę dni, jak wyjdę, pójdziemy tam. Idź za mną. On wkłada swoją rękę do twojej ręki. Jest lodowata. Taka jak kolce. I jest to niesamowicie ożywcze w tym momencie dla twojej dłoni, która jest tak jakby stymulowana lodowatą akupunkturą. Czujesz po całym ciele te igły zimna w środku. Te igły zimna się trochę kojarzą. Pamiętasz, kiedy poczułeś taki chłód wewnątrz, który cię postawił na baczność, kiedy wypiłeś rzekę? Nie, ty nie wypiłeś rzeki, to oni ci mówili o rzece. Ale ty w końcu wciągnąłeś tą mendatynę. On zaciska. Uśmiecha się. Odciąga drugą. Wyciera ją odruchowo. To ja będę czekał. U niego w łóżku. Dobra? W sensie w tym drugim. W celi. Już nie będę go kłopotał. Dziękuję. Zostań tutaj. Idź za czasami. Teraz? Przechodzi przez kratę. Wypuszcza cię z ręki. Rozgląda się. Jezu, nic nie widziałem od tamtej pory. Tak jakby tylko widział hałas. Tak jakbym tylko widział tych strzelających wszystkich. On siada na twojej starej pryczy. Widzisz kątem oka, że Krzysztof cały czas, wiesz, wręcz ma twarz w kracie, patrzy na ciebie z takim, z ciepłem w oczach. Wszyscy myśleliśmy, że to ty przyprowadziłeś policję. Czemu? Po co? Chciałem wyciągnąć jednego z was. Tomaszuka. Pawła. Chciałem, żeby to wszystko się skończyło. Bo... A on zginął? Nie. Cały ten czas, kiedy Remek robił swoje rzeczy, kiwałem głową, myślałem, no cóż, tak musi być. A ten jeden dzieciak sprawił, że stwierdziłem, że mam tego dosyć. I poszedłem. Poszedłem i myślałem, że policja przyjdzie. Policja zdradziła. Musiała zdradzić. My wiedzieliśmy, że nadjeżdżacie. Po co? To nie ty ich tam ściągnąłeś chyba. Ja ich ściągnąłem. Ale skąd to oni by powiedzieli?
Ten facet powiedział Donickiemu, że nadjeżdża policja, że trzeba się zbroić. To nie ma znaczenia. I tak ich ściągnąłem. Ja jestem... No. Jednym z kamieni, który ruszył tą lawinę. Ale nie ja układałem te kamienie, które zmiażdżyły was wszystkich. Ja teraz już rozumiem tę lawinę. Cały czas słyszę tumult tych kamieni. Bardzo bym już nie chciał. Ale widzę ciebie. Ty mi pomożesz. To jeszcze trochę wytrzymam te kamienie. Trzymaj się. Mogę tu się położyć? Chodź. Pamiętam, jak byłem mały, chodziłem do kościoła. On się kładzie. Nic nie kumałem. Było kompletnie nudne. Fajne tylko było echo. Zamyka oczy. Jak byłem mały i chodziłem do kościoła, to pamiętam, że jedyne co robiłem, to patykiem rysowałem sobie wzory przed kościołem, bo to było takie nudne. On staje. Podchodzi do ciebie. Czy mogę... I w tym momencie... Robi ruch w twoją stronę. Tak jakby chciał uderzyć cię z byka w klatkę piersiową. Mhm. Co robisz? Myślę, że nie unikam. Przepraszam, co powiedziałeś, że... Nie unikam. W tym korytarzu, w którym jesteście osadzeni, oprócz Krzysztofa, waszej dwójki, jest jeszcze chrapiący typ na końcu korytarza. Poza tym nie ma nikogo. Ale chyba chrapiący typ zaczął mówić, bo słyszysz nowy głos. Dosyć wysoki, męski. Już prawie zasypiałeś, skłębiony, ale to cię trochę stawia. Bo głos mówi: Krzysiek! To nie on. Musicie go zostawić. Tam i tak by tak było. Tam i tak byłaby chryja. To ten facet, co przywoził Amfę Donieckiemu. No my tam odbieraliśmy, rozumiesz? Wytwórni fajerwerków? Ale on jakby nie mówi do ciebie, ty słyszysz to w tym korytarzu. No nie? Słyszysz to skąd? Tak. I po chwili wiesz, że to nie jest z lewej strony, tam gdzie jest ten chrapiący typ, tylko z prawej. Nie wiem, ktoś wszedł, kiedy zasypiałeś? Nie patrz tak, Krzysiek, to ja, Kamil, no. To ten typ kazał Donickiemu przygotować broń, bo jedzie psiarnia, rozumiesz? Ten ksiądz, kurwa, tylko ich tam przyprowadził. Ale to ty jesteś... To ty? To mówi Krzysiek. No, to ja. Ale ten ksiądz mi pomoże, rozumiesz? Już nie będę. Kamil, nie, co się dzieje, to ty mówisz? Tak, to ja mówię, jak to ty? No to ja! Pamiętasz... Leżajsk, jak pojechaliśmy ze starymi jeszcze? Jak ty miałeś, ile ty miałeś? 5-6 lat, a ja miałem... Ja nic nie pamiętam z tego, co potem mi pokazywaliście fotografie, jak ty mi pokazywałeś i tłumaczyłeś mi na wszystkich fotografiach, że są... Słyszysz, jak płacze Krzysztof. Ej. Podchodzisz do kraty? Tak. Krzysztof jest rozjebany w kawałki. Wisi na kracie, patrzy w stronę celi, w której byłeś. No, łzy mu kapią. A my przepraszam cię. Nie przepraszam. Przepraszam cię bardzo. Ej, co ty? Ej, Kamil. Kamil. To... Kto to? No, jestem... Zamknęli mnie razem z księdzem. Jestem przyjacielem księdza. O! Franek. Ej. No? Słuchaj, bo ty wróciłeś. Ty wróciłeś i jesteś teraz jakby... mówisz przez księdza? No! To działa! Stary, musisz mi pomóc. W sensie... Ja muszę się
Ja muszę się połączyć z moim... Powiedz, jak to się stało? Jak to zrobić? Krzysztof podnosi głowę, patrzy. Ja muszę się spotkać z moim wujkiem, rozumiesz? Zrób jakoś tak, żeby ksiądz mu pomógł. On Kamil, nie chce pomóc po prostu. No. Kamil, kocham cię. Ja wiem, Krzychu. Ty byś mnie obronił, gdybyś tam był. Ja wiem. Nie przejmuj się nic. I przyznaj się. Dostaniesz mniejsze. Dbaj o siebie. Ja już pójdę. Ej, nie idź jeszcze. Pomogę ci. Słyszałem cię. Dobrze. Ale zajebiście już nie słyszeć tych strzał. Stoisz przy kracie. Czujesz chłód w całym ciele? Trochę pustkę, takie zmęczenie. Aż podtrzymujesz się na tej kracie. Co w ogóle tu robiłeś? Widzisz, że Krzysztof ryczy. On już kucnął, złapał głowę w ramion, w ręce i płacze. Otwierają się drzwi z prawej, to takie wejściowe, i wchodzi Marian. Ej, proszę księdza, coś się stało? Widzenie ma ksiądz. A ten co znowu? Krzysztof, co z tobą? Rychły, wstawaj! Dobrze jest z Krzysztofem. To ja. Dzięki. Przesłuchanie te dwa dni wcześniej, 27 bodaj, to jest tak. W pewnym momencie zadzwonił telefon. Trochę już miałeś to przegadane. Telefon przekazał kolejne informacje. Ja ci będę wrzucał takie informacje. Jak chcesz zrobić, zatrzymać się i coś zbadać, rzucić coś, to po prostu powiedz. Albo możemy też zmierzać do tamtego dnia. Bo przez telefon dowiedziałeś się, że technicy policyjni tutejsi... To jest dobra kawa w tym szybinie. Bardzo dobrze. Udało im się dotrzeć do pamięci tego tabletu. Mimo, że został strzaskany i tak dalej. I to, co wiedzą, to, że właścicielem jest tenże Zychert. Przepraszam, wolę się upewnić, bo coś to notowałem. Kredowicz Szymon. Kredowicz Szymon. Jeden z nich. Niejaki Kreda. Kreda. I to, zawartość tego tabletu jest bardzo jakby nierówna. Część plików jest poroztrzaskiwanych i nie działa. Część jest bardzo dobrze zabezpieczona, co wskazuje na duże umiejętności tego Kredowicza, ale technicy sobie z tym poradzili. I jest jeden z tych zakodowanych folderów, zawierał bardzo dużo takich nacjonalnych, nazistowskich, bardzo różnych, ale tego rodzaju dalekoprawicowych informacji z czystościami etnicznymi, z kwestiami tych tam imigrantów, z wycinkami z Mein Kampfu. Wrzućmy tam wszystkie takie popkulturowe i nie tylko, i historyczne rzeczy. To taki, wiesz, młodzieniec, który to czytał. Jasne. Ściągał sobie z internetu screeny, linki i tak dalej. Jest jeden program, który najprawdopodobniej ten ktoś napisał, ten Szymon, co jest, tak domniemują ci technicy, którzy to złamali, za pomocą którego on mógł zdalnie na tym tablecie odpalić te materiały wybuchowe. Wyliczyli, że odległość pomiędzy mieszkaniem Pauliny Winnickiej do mostów jest znacznie, znacznie mniejsza niż tego Szymona. Więc całkiem możliwe, że dlatego stamtąd został odpalony, a nie od tego Szymona. Taki jest pomysł jednego z policjantów. Jasne. Oraz są dwie przeglądarki. Jedna jest zwykłą przeglądarką z pocztą, do której się włamali, kilka maili do całej tej tutaj zaangażowanej czwórki, czyli do Szymona, do Piotra, do Pauliny. Niektóre zawadiackie, a niektóre nie. Jeżeli zawadiackie, to takie, że nie wiem, czy widzieliście, ale ten
ten Pedzio surfer sprowadził do knajpy czarną narzeczoną. To jest taki najbardziej zadziorny, który oni wypunktowali, że może rzucać na nich cień jakby taki niecny. Yes. Ale bardzo ciekawa jest przeglądarka, która została zupełnie ukryta w koszu jako niewidoczny plik, ale oni go znaleźli. I to jest przeglądarka, na której historia internetowa to Darknet. Mm-hmm. I sporo linków tam. Ewidentnie widać, że przeglądany był ten Darknet pod kątem tutorialu, jak stworzyć bombę. Więc ci technicy także wybrali, w sensie założyli, że film, który ma najwięcej obejrzeń spośród tych, które tam są w historii, to jest ten. Porównali to z tymi ładunkami podłożonymi pod most. Wszystko się zgadza. Więc taką informację dostajesz jeszcze tego dnia. Korzystał z Darknetu, a miał wszystko w historii. No ale w historii ukrytej przeglądarki. Tak. Ale tak samo do siebie mówię. Ja wiem, ja z kolei jestem z komputerów w takim sobie, więc całkiem możliwe, że cały ten moment był jedną wielką blagą. Nie, to było, ale to... Sam się na tym nie znam specjalnie. Dobrze, ja też nie. Jeszcze tego dnia, bo kiedy skończyłeś przesłuchanie, to jest strzelam, jest jakaś taka 15, jakiś tam obiad można by zjeść, coś tam się rozglądasz, ale dociera jeszcze informacja taka, że policja szybińska przesłuchała parę razy już ludzi zatrudnionych w szkole pod kątem podpalenia, ale jeden z nich zdecydował się sprzedać dozorcy informacje o poszukiwanej Paulinie Winnickiej. Czy on ją kojarzy, czy coś takiego. I on jakby został poinformowany, że najprawdopodobniej jest zaangażowana w wysadzenie mostu i facet pękł. I przyznał się do tego, że wziął 200 zł od dwójki młodych ludzi, którzy razem ze swoimi kolegami dnia poprzedniego chcieli pograć w kosza strasznie mocno, więc przyszli około 20 czy tam 20 z hakiem do szkoły, do dozorcy i powiedzieli: weź wpuść nas kurwa na salę gimnastyczną, mamy swoją piłkę, po prostu porzucamy teraz i tak. I on się złamał, wziął te pieniądze i Paulina była jedną z osób, które rozmawiały. A czy rysopisy reszty zgadzają się z rysopisami jej znajomych? A rysopis drugiej osoby, z którą on rozmawiał, bo pozostałych po prostu śmignęli, wiesz, korytarzem, ale facet, który rozmawiał, był łysy, a łysy z twojej paczki pasuje do Zycherta Bartłomieja. Tak, to jest ten stróż, z którym gadałem? Tak. Się śmieliście z nim? Co się śmieliśmy? No, że poszedł, wiesz, przepytywać stróża, kiedy pożar płonął. Przyznam, że jak słuchałem tego kawałka, to też mi się uśmiechała buzia. To było bardzo takie... bardzo piękne. Przy twoim... No dobra, za długa dygresja. Ale przy twoim atucie Dobry Samarytanin to mi jakoś tak współgrało. Taki ksiądz Paladyn. No. Czy ty coś jeszcze tego dnia po południu? Jasne. Chciałbym zadzwonić do... jak mam te numery telefonu do Moskali, do Zycherta i do Kredowicza, to próbuję się do nich dozwonić. W każdym z tych połączeń rozmawiasz z rodzicem. Każdy opowiada dokładnie taką samą opowieść, czyli bardzo utrudniony kontakt z synem już od dawna. Trzymanie się w swoim sosie całej tej czwórki. Spotykali się w poszczególnych domach ich, opryskliwi, źli i chamscy dla rodziny, odcinający się coraz bardziej. A przedwczoraj wieczorem, w ogóle często nie nocowali w domach i tak dalej, ale przedwczoraj wieczorem nie było ich, nie spędzili nocy w domu. Rano przyszli po rzeczy. Matka Zycherta nawet o tym nie była świadoma, bo była w pracy, wróciła do domu, potem jest wywalona szafa, rzeczy i tak dalej. Pani Moskalowa spotkała się z Piotrem w trakcie, kiedy on się pakował, on ją wybluzgał, ona go próbowała gonić, wywróciła się i złamała rękę na lodzie. Pani Kredowicz wydaje się być najbardziej odcięta, stwierdziła, że on po prostu przyszedł, zabrał kilka rzeczy, ona spytała się, dokąd jedziesz, a on mówi: wjeżdżam z kolegami na biwak. Ona nie wchodziła w rozmowę, bo już była zmęczona ich zachowaniem, ale teraz są zatrwożeni i
na pytanie, czy wiedzą gdzieś coś o Paulinie albo miejscu, do którego by jeździli, to totalnie nic nie wiedzą o swoich. Nic nie wiedzą, jasne, rozumiem pewnie. Więc jeśli ty byś chciał mimo wszystko podręczyć, zadać jakieś pytania, to spoko. To jest taka powierzchowna rozmowa. Rozumiem. Nie, to jeżeli nie są w stanie dać informacji, gdzie się spotykały ich dzieci, oprócz ich konkretnych domów. Nie, czasami właśnie w pokoju, a tak to nie wiadomo gdzie. Okej. Okay. I czy są jeszcze jakieś inni znajomi? I częścią tego całego odcinania się było to, że wszystkich starych znajomych kurwa wybluzgali, wiesz, to na przykład potrafi powiedzieć pani Zychertowa, że Bartek przestał być kumplem z kimkolwiek, z kim kiedyś był kumplem, a teraz miał dwóch kumpli i kumpelkę. I jak rozmawiałem tam, biorąc taksówkę, to chciałem jeszcze raz pojechać do tam, gdzie umarł Cezary, w sensie ten, bo no, dostałem już informacje o pokojach, o lustrze, to mnie bardzo zdziwiło i chcę skonfrontować się z lustrem, które tam było, pamiętam, że tam było lustro. Było. Jasne. I do tego tam idę. Okej. Okay. A potem panek będę miał zasnąć. Zobaczymy. Nie, no dobra, są oboje rodzice, wpuszczają cię do domu, pytają się od razu, czy wiadomo coś o Paulinie, nie wiadomo. Jeszcze nic nie wiadomo, skłamał Łukasz, ale jak będziemy coś wiedzieć, to od razu państwu oczywiście poinformujemy. Dobra. Śledztwo trwa, że tak powiem. Przepraszam, że państwo ja też nachodzą non-stop w ten sposób, ale po prostu na miejscu będąc lepiej widać niektóre szczegóły a propos tam trajektorii, nie rozumiem, kryminalistyki. Zauważysz, że to jest babka, która mówi i nie słucha. Więc ona ci powiedziała, zadała swoje pytania, a jak ty zacząłeś mówić, to tak naprawdę zrobiła... A, rozumiem. Whatever. Wpuściła cię. Jesteś w pokoju. To jest pokój. Zamykam drzwi. Uchylam lekko, bo się zaniepokoiłem, jak są zamknięte. Działają. Uchyliłeś. Jest lustro. Jest na prawo od ciebie. Poza tym jest biurko, jest szafa przy tym biurku, jest okno z lewej strony, jest łóżko, takie trochę rogowa kanapa. I spirala jakaś, tak? Nie. To dotykam tego lustra. To jest takie lustro bez ramy, tylko tak jakby prostokąt, dosyć duży, przyklejony do ściany. Jakby on odbija okno. Ha, znowu to samo. Okno odbija lustro. Lustro odbija okno. Na zewnątrz już jest zmierzch, wszak to luty. Dotykam tego lustra. Lustra jakby. Tak. Trochę przeszarżowałem, bo tam przecież nie ma okna, tylko jest... Wybita. Tak. Ale w końcu to ty wybrałeś schizofrenika, więc mogę robić z twoim mózgiem, co mi się żywnie podoba. Bo rzeczywiście tu nie ma okna, które by odbijało. Może to było inne okno, które ci coś odbiło. Ale dotykasz lustra. Tak. No dotykasz lustra. Okej, okay, to patrz na to i próbuję się skoncentrować, patrzeć jakby w głąb. To bardzo proszę o rzut na poszerzone zmysły. Okay. To będzie poszerzone sobie zmysły. Widzisz Beniamina, a potem ci mnie łapie cię przez okno. Ładnie. 15. Wow. Tak, 15. Plus 2 do sobie. 15. Bardzo się koncentrujesz i po kilku sekundach masz wrażenie, że to dosyć dziwne, bo tak naprawdę się tak wykoncentrowałeś, że siebie doskonale obejrzałeś. I masz następujące wnioski. Coś trzeba zrobić z twoją twarzą, bo się podrapałeś w pociągu, wyglądasz totalnie debilnie. Wszyscy mogą chichrać, mają... To jest totalnie legitne, bo masz trzy charakterystyczne sznyty przez to. Albo wyglądasz jak z bok, który kogoś próbował łapać i został podrapany, albo bardzo lubisz dziwne zabawy. Może masz dużego kota, którego nie umiesz głaskać. Na pewno masz zmęczone oczy, bo masz podkrążone te oczy. Wory wręcz na nich. Trochę też można by się przygolić. Jesteś na delegacji z Warszawy. Trochę zapomniałeś to zrobić rano, albo się nie wyspałeś. No i te twoje oczy są takie już trochę... Słowo już jest dziwne, bo nie jesteś wcale... Ile ty masz lat? 30 parę?
Koło 40. A właśnie widzisz, jak są zmęczone tym wypatrywaniem rzeczy, na które nie ma odpowiedzi. Ani co się wydarzyło tej dalekiej przeszłości, w tym dole, albo co się wydarzyło w tym, czy wszyscy politycy tacy są. Ciągle są znaki zapytania. Tych dwóch dzisiejszych ananasów, których przesłuchiwałeś, widzisz za swoimi plecami kompletnie inny pokój. Nie wiesz nawet, kiedy to się wydarzyło, ale tak byłeś skoncentrowany na sobie, że nagle widzisz, że tak jakby będąc blisko lustra, że otoczenie się zmieniło. Co prawda jest tu łóżko, ale właśnie jest narysowana wielka spirala na ścianie. Jest półka na tej spirali, na ścianie, przepraszam. Tu jest biurko, jest mała szafa. Meblostan właściwie się nie zmienił, ale co się zmieniło? Leży ciało młodej kobiety bez głowy pod kaloryferem. Obok skulony jest poznany przez ciebie dzisiaj ksiądz, który siedzi i próbuje zasłonić oczy od tego, co się tutaj dzieje, a tu jest ta kobieta. Poznajesz kobietę po stroju i po wybrzuszeniu na biuście, ale jeden kapeć spadł ze stopy. No ewidentnie jest rzucona tam, gdzie była, i na podłodze mnóstwo śladów krwi. Nie ma oczywiście na oknie tych żółtych taśm policyjnych, tylko jest całkowicie ona wywalona. A kątem oka, poza lustrem, w kącie, widzisz drugiego dzisiaj przesłuchiwanego, pana Wichę. Jęty, pojawiając się, wstaje i wybiega przez drzwi. Kiedy wracasz wzrokiem stamtąd, to widzisz starego siebie. Wszystko wróciło do normy. Myślę, że mógłbyś rzucić sobie na trzymanie się w garści, żeby sprawdzić, okay, dobra, jak twoja stabilność psychiczna znosi to. Dobra. Dwanaście. Przepraszam, szukam polskiej wersji. To się nazywa... Wpływ. Znieść uszkodzenia. Nie, no ładnie. Dobry szuk. Sekundę, drodzy państwo, chcę skorzystać z serweczek. O, weź się w garść. Rzuciłeś 12, tak? 12, tak jest. A więc wysiłek, który jest niezbędny, żebyś ty nie odczuł tutaj totalnego szoku i traumy, sprawia, że wzburza się w tobie coś, jakaś emocja. Albo to jest gniew, albo smutek, albo strach, poczucie winy, może jakaś obsesja się z tego rodzi. Albo się po prostu rozpraszasz. Możesz też być nawiedzany przez to. I to jest twój wybór. Nie wiem, czy masz taką listę przy sobie, czy chcesz, żebym ci pokazał. Musisz wybrać jedną z tych rzeczy. Rozumiem. Mam wrażenie, że chyba chciałbym być nawiedzany. To jest naprawdę dziwnie brzmiące zdanie, jeżeli wyrwasz je z kontekstu gry. To prawda. To chcesz być przez to nawiedzany. Dobrze. Jak mi się wydaje, jeszcze się zastanawiam chwilę. To jest jakby co? Gniew, smutek, strach, poczucie winy, obsesja, rozproszenie, nawiedzenie. A nie, nie, to raczej obsesja, bo byłem blisko, żeby wejść jakoś mocniej na drugą stronę, ale jeszcze mi się nie udało, ale było prawie jakby, więc czuję, że tutaj jest raczej obsesja, rodzi się w tą stronę mocniej. Aha. Czy to ma dla ciebie sens? Ma to dla mnie sens. Ma to dla mnie sens. Chciałbym to nazwać na poczet takiej kotwicy, którą sobie zapiszę w mózgu, że to jest obsesja dotycząca lustra. Okay. Tak może być? Tak, pewnie, absolutnie. Widzę, że sam zaczynam ją mieć nawet. Aha. Czy coś jeszcze w tym pomieszczeniu chcesz zrobić? Tak, jeszcze próbuję jakoś łapać to lustro, dotykać. Rezygnuję po pewnym czasie. No wszystko już jest jakby normalnie, jest teraźniejszość. Tak, tak. To jest tak, jak byłeś tutaj w tym mieszkaniu. Myślę sobie o tym, że po prostu zobaczyłem przeszłość. Tak jeszcze nie do końca wierzę w to, ale... Okej, widziałem to.
Widziałem ten sam pokój. Mhm. Widziałem księdza, widziałem Franka i widziałem zwłoki, ale widziałem jeszcze spiralę, tak? Tak. I jakby teraz jej nie ma. Meble są, były te same, ale kolor trochę inny. A może na szafa była inna, jakby z innego sklepu, tylko stała w tym samym miejscu. Te zmiany są takie trochę coraz bardziej nieuchwytne, bo to, wiesz, zobaczyłeś to tak, w lustrze wokół siebie. Natomiast jest tak, jakby ktoś ustawił biurko w tym samym miejscu, szafę w tym samym miejscu, ale to jest inne biurko i inna szafa. Rozumiem, okej. Okay. Rozglądam się tu jeszcze. Bo okno jest wybite tutaj. Tak. Ono jest zafoliowane, żeby tutaj zimno nie wpadało do tego i tak kompletnie nie wychodziło całego mieszkania, to zalepili to taką folią oraz taśmami. No to nie, to wydaje mi się, że już w tym pokoju zrobiłem wszystko, co chciałem zrobić. Czy możemy w takim razie założyć, że ten dzień śledztwa się kończy i powoli idziesz spać do swojego akademika? Tak. Dobrze. A ciebie 29 zaprasza na widzenie, jeżeli chcesz pójść, Marian. Idzie ksiądz, tak ksiądz radę, coś się stało? Się pokłóciliście znowu z Krzyszkiem? Nie, wszystko. Dobra. Wszystko w porządku. No to pani Tomaszuk przyszła. Patrzę kątem oka, czy widzę ducha brata Krzysztofa, czy muzyka Kamila? Nie. Nie. Kiwam sobie głową. Ten chłód już odchodzi od ciebie. Zmęczenie zostaje, ale może po prostu jesteś zmęczony. Mhm. Ten pogrzeb dzisiaj rano naprawdę dużo cię kosztował, prawda? Tak. On prowadzi cię z tego korytarza na klatkę schodową, schodami po górę. Już wychodziłeś tędy, wiesz jak to jest. Jest taki pokój z widzeniami. W tym pokoju już parę razy rozmawiałeś razem z Frankiem, z adwokatem, którego załatwił wam Leszek Wolański. I raz widziałeś się z siostrą zakonną, która przyszła w odwiedziny, bo wobec tego, że proboszcz jeszcze jest w szpitalu, chciała zadać ci kilka pytań dotyczących tak jakby, co mamy robić? A może chciała troszeczkę spokoju zaznać w rozmowie z kimś, kogo lubi. A teraz jest w tym pokoju Anna. Kto to jest Anna, Jerzy? Anna to bibliotekarka, która jest bardzo bliska Jerzemu. I to jej syna właśnie Jerzy wyciągnął z łap Remiego. Mhm. Jak wygląda? Ma kasztanowe włosy, takie delikatnie kręcone, grube oprawki czerwonych okularów. Jest dosyć niska, ma taką kraciastą, zieloną spódnicę i czerwony sweter. A jest w twoim wieku chyba, prawda? Taka. Około 30-letnia. Przyjaźnicie się od lat? Tak. Od nastolactwa? Czy nastolęctwa? Myślę, że na pewno jakoś mieliśmy w szkole jakieś bliższe kontakty. Potem one się troszeczkę rozeszły, jak poszedłem do seminarium. I potem, jak wróciłem z niego, no to dosyć dużo przesiadywałem w bibliotece, dosyć dużo z nią rozmawiałem, a więc jest to taka mocna więź. Na tyle mocna, że ona mi opowiedziała o tej całej sytuacji z jej synem i przyjrzałem się całej tej sytuacji. Kiedy tylko wchodzisz do sali, ona wstaje z zatroskanym wyrazem twarzy. Jurek. Wychodzi ze stołu, przy którym siedziała i chce się przytulić. Nie jesteś tutaj skuty, jesteście tylko zatrzymani do wyjaśnienia. Pachnie mrozem, z którego przyszła. Jakiś taki dziwny szczegół, który dostrzegasz, to jej kurtka taka, ona trochę za dużo kupiła kurtkę, wygląda jak taki, wiesz, jakiś taki eksplorator Antarktydy wisi na haku. No czuć szampon włosów, który ma charakterystyczny od lat, czuć miękkość tego sweterka, jak to dobrze czuć ją. Przytulam się do niej, wciągam tak zapach jej włosów, ale miło poczuć ten zapach twoich włosów i
Nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę, że cię widzę. Dobrze. A jakby odchodzić dalej w uścisku, ale tyle, żeby spojrzeć na ciebie. Co się stało? Kładzie ci twarz, rękę na twarzy. Ona cię zna, ona widzi, że coś przeżyłeś. Chodź, usiądź. Siadam? Ja nawet nie wiem, od czego zacząć. Chciałem z tobą od samego początku pogadać i ciągle coś się działo, ale to nawet nie były takie wydarzenia, jak zwykle bywają, że człowiekowi, nie wiem, zmywarka nawali, czy coś takiego, tylko to były wydarzenia w stylu, że nie wiem, wyskakuje na mnie dwóch drabów, którzy chcą mnie zabić, potem wyskakuje na mnie Benjamin. Tak się zatrzymuje. Tak. Jurek, jaki Benjamin? Widzisz, jeszcze jak gadaliśmy sobie, nie wiem, 2 tygodnie temu, miesiąc temu, pół roku temu, zawsze no, trochę naigrywałem się z twojego podejścia do świata i w tą twoją wiarę, w fantazję. Oczywiście ty się odwdzięczałaś tym, że ja reprezentuję inną fantazję. Tak, tak. Ale widzisz, wydaje mi się, że jeszcze 3 dni temu nie wierzyłem tak naprawdę. Nie wierzyłem, że istnieje coś więcej niż ludzie i to, co jest między ludźmi. Że... Nie było... W sensie to... Teraz wiem, że coś tam jest po drugiej stronie. Ale wiesz, co mnie przeraża? To wcale nie jest dobre, to, co jest po drugiej stronie. Tam po drugiej stronie są naprawdę straszne, przerażające rzeczy. I my nie mamy żadnej broni, żeby się przed nimi chronić. Masz może coś bursztynowego? Co? Pierścionek jakiś z bursztynem? Kolczyki? Mam kolię. Kolię? No przecież nasz ją. Rzeczywiście. Ona ma taką kolię, która jest z białych kamieni, ale jeden ten w środku jest rzeczywiście taki bursztynowaty. Nie wiesz, nigdy nie wiedziałeś, czy ten bursztyn, czy nie, ale wygląda. I teraz pokazuję ci, że go ma. To jest bursztyn? No chyba tak. Kupiłam w Jastrzębiej Górze. Przyglądam się. To dobrze, że mam Jurek, bursztyn. Co się stało? Czy ty jesteś zamieszany w ten cały wybuch? To czemu ty tu jesteś? Byliśmy tam... Czy ty rozmawiałeś z Leszkiem Wolańskim? Tak. Tak, zatrzymał się przed twoim domem. No w ogóle 2 typów przyszło do biblioteki i powiedziało, że mam się nie martwić, że oni są od Leszka... To dobrze? Ludzie. Tak, to dobrze. W sensie to są dobrzy ludzie. Na Leszka można liczyć, ale... Cholera jasna. W tym mieście dzieją się takie rzeczy, od których po prostu człowiek dostaje gęsiej skórki. Powiedz mi coś konkretnego, bo bardzo dziwnie się zachowujesz. Mówisz o trwodze, o jakichś strasznych rzeczach, a tymczasem, nie wiem czy ty wiesz, ale wysadzono most, spalono szkołę. I to jest część całości. Czemu ty jesteś częścią tej całości? Bo próbowałem to powstrzymać, rozumiesz? Wiedziałem, że są dzieciaki, które się w coś wpakowały i chciałem te dzieciaki wyciągnąć z tego. Ale nie daliśmy rady i się stało to wszystko, co się stało. Jest... A powiedz mi, czy to dalej jest jeszcze jakaś taka sprawa ciągnąca się z... To co wtedy z Pawłem i z tym całym rękiem? Czy to jest to samo? Podejrzewam, że to jest kolejny kamień w tej wielkiej lawinie, która cały czas... Ale zostawmy tamto. Tamto to jest Remi i jego gangsterzy i szczerze mówiąc, to ja nawet się już ich nie boję. Bo mam teraz czego się bać. Naprawdę. Jest. Trochę mnie przerażasz, Jurku. Czy mogę ci jakoś pomóc? Masz jakiegoś adwokata? Czy ci się stąd wypuszczą? Tak, czy ty jesteś w ogóle oskarżony już o coś, czy nie?
Wydaje mi się, że nie. Nie, nie. Walański nam pomaga. Ty na pewno będziesz sporo wiedzieć o tym, o Grünbergach i o ich grupie. O trupach. Aha, ty mówisz o rodzicach Grünberga. O Grünbergach, o trupach. Wiesz co? Niewiele wiem. Prawdę mówiąc, niewiele w ogóle o nich wiadomo. W muzeum, tam gdzie praktyki kiedyś robiłem, w muzeum Grünberga, tu niedaleko, są jakieś rękopisy, tak. Eustachego. Tak! Zrobiłabyś zdjęcia tych rękopisów i nam przyniosła? Pewnie tak. No już tam nie pracuję, ale mogę tam pójść odwiedzić. Mogę to zrobić, jeśli chcesz. To jest dla nas bardzo ważne. Czy ty... Boję się, że jeżeli powiem ci o tych rzeczach, które widziałem, to stwierdzisz, że zwariowałem. Jurek, ja bajki piszę w wolnych chwilach. Kompluję się z tobą, bo jesteś wariatem, bo nosisz to na przykład i tak dalej. Zamiast nosić... Co się stało? Chyba, że nie chcesz mi mówić. Wstydzę się tego, co widziałem, bo czuję, że jak to powiem, to wtedy przestanę, jakby stracę cały mój racjonalny umysł, wyrzucę do śmietnika. Widziałem na własne oczy, jak coś, co wyglądało jak człowiek, ale nim nie było, złapało dziewczynę za głowę i ją rozgniotło. Widziałem, jak to coś złapało Cezarego i cisnęło nim, wyrzucając go przez balkon, tak jakby był lalką, małym szczeniakiem, który nawet nie był w stanie ugryźć go w palec, bo to coś było tak wielkie. Ja widziałem to. Ja nie oszalałem. Zeznałeś to? Mniej więcej. Teraz czasowo jesteśmy przed rozmową z nim, czy po? Nie, po. Nie. Nie, mówiłem tylko, że ktoś był w pokoju. A boję się, że jeżeli to powiem, to wezmą mnie za wariata. Muszę... Widzisz? Łapię twoją rękę w swoją. Jurek, wszystko w porządku jest. Nie. W takim sensie, że nie wstydź się mnie, ani nie bój się mnie. Wierzę w ciebie, niekoniecznie w to, co mówisz jeszcze. Ale nie wiem, czy to jest zeznanie, które powinieneś mówić. Nie. Ja myślę, jeżeli to jest prawda, co widziałem, to może są inni, którzy też coś widzieli. Jak będę gadał z policjantem, spróbuję go wyczuć, na ile mogę mu powiedzieć więcej, a na ile nie. Bo Walański też jest człowiekiem, który widział. I ja myślę, że Grünbergowie też byli ludźmi, którzy musieli widzieć coś więcej, że tak jak my chodzimy sobie tutaj, tak jak my rozmawiamy, że to jest tylko kawałek świata, a cała ta fantazja, o której piszą bajkopisarze, poeci, te wszystkie dziwne stworzenia i dziwne rzeczy, że to istnieje naprawdę. Ta fantazja nie wzięła się znikąd. Ta fantazja jest prawdziwa. Trochę ciszej. Tylko trzeba mieć otwarte oczy. Tylko wiesz, co jest najgorsze? I podnoszę krzyż, że tyle lat wszyscy przecież w kościele mają otwarte oczy i nie widzą Boga, przynajmniej nie widzą w tej formie. Nie widzą go tak, jak ja widziałem to straszne stworzenie, które zabiło Cezarego. Czy to znaczy, że Boga nie ma, a są te wszystkie straszne stworzenia? Tego się najbardziej boję, że myśmy sobie to wymyślili, bo to, co tam jest po drugiej stronie, jest tak straszne, że nikt nie jest w stanie tego zdzierżyć i nie oszaleć. Tego się teraz boję.
No istnieje też szansa, że to nie my to wymyśliliśmy, tylko oni. Ale to jest coś, co ci już wiele razy mówiłam, ale nie chciałeś słuchać. Jurek. To ja, Anka. Zaufaj mi. Jesteś poturbowany psychicznie, podejrzewam, zmęczony. Bardzo bym chciał, żebyś mógł pojechać ze mną. Musisz się ukoić. Niektóre wątpliwości nie muszą być na językach cały czas, żeby zajmowały głowę i omotywały nas jakoś. Niektóre możesz zostawić jako nieodpowiedziane. Tylko nie katuj się, bo widzę, że zachowujesz się bardzo niestabilnie. Ale całe moje życie to jest jakieś katowanie się. Widzisz, jak bardzo bym chciał zrzucić tą sutannę i być z tobą. Ale teraz, kiedy myślę, że to byłoby sensowne, wiem, że nie mogę, bo jednak czuję, że w tym jest jakaś siła, której to się boi. W czym? W tym? Pokazuję na twój krzyżyk. Tak. Nie wiem, czy dlatego, że ja mam jakieś resztki wiary, czy... Nie wiem, bo może jednak jest ten Bóg. Może ksiądz naprawdę może wypędzić demona. To było zdanie. Nawet ja się pojawiłem w tym zdaniu. Szkoda, że jako taki tylko nawias. Absolutnie nie jesteś nawiasem. Wiesz co? Jakiś czas temu, wiele lat temu, uszanowałam twój wybór i twoją drogę i zamieniłam... Przeniosłam cię z jednej szufladki w sercu do drugiej z napisem przyjaciel. Ale jak ty teraz mówisz takie zdanie, to tak jakbyś sam przeskakiwał z powrotem do tamtej innej, a jednak, wiesz, mościł ją sutanną. Potraktuj tą sutannę tak, jakby to była moja broń. I jak tylko skończę sprawy, które tutaj są, to się jej pozbędę. Zabawne, co mówisz, bo próbuję sobie w trakcie przypomnieć, co tam pamiętam z tych zapisków Eustachego Grinberga, skoro o niego prosiłeś. I on, widzisz, też wybrał broń i zginął na wojnie. Zostawił małego Wacka, ile on miał wtedy. 8 lat i żonę. Mam nadzieję, że twoja broń cię zbawi. Ja nie chcę zbawienia. Ja chcę, żeby ci ludzie przy Binie żyli sobie spokojnie. Ja chcę, żeby ten stwór, którego widziałem, nigdy nie złapał już głowy żadnej dziewczyny i nie zgniótł jej. Myślę, że ty też tego chcesz. Ty mówisz o tej dziewczynie, którą szukają? Nie znajdą jej. Idę. Nie wiem, co powiedzieć, więc zabrnęlibyśmy gdzieś. Ale to, co powiedziałem, powiedziałem serio. Ja ci wierzę w to, co powiedziałeś. Mam nadzieję, że za tydzień, miesiąc będzie już po wszystkim. A już będę mógł przestać być księdzem. Wstaję. Dosyć gwałtownie, krzesło nie łapie z powrotem pioną, odpada. Ona idzie po kurtkę, zbiera ją z tego haczyka, mówi ci cześć, zrobię ci zdjęcia. Wychodząc, widzisz, że płacze. I wychodzi.
A ty, Franku, kiedy to zobaczyłeś płaczącego Krzysztofa i rozmawiałeś chwilkę, nie wiem, z czymś w księdzu, potem przyszedł Marian i zabrał księdza na widzenie. Czy ty coś jeszcze tutaj... Co u ciebie? Co zrobiłeś? Masz rozklekotanego Krzysztofa, który cały czas łuka. Krzysiu, co się stało? Co ty tam widziałeś? To był Kamil, kurde? To był Kamil? W sensie widziałeś Kamila, ale tak w ciele księdza? To był ksiądz. Głos był Kamila. A on wcześniej ksiądz z nim rozmawiał. Tu, jak jeszcze był Kamil, był u mnie w celi. Ksiądz go jakoś zobaczył i gadał do mnie. I Kamil podciągnął ręce od uszu. Czyli ksiądz potrafi nawiązać ten kontakt? Ksiądz potrafi jakoś się porozmawiać? No. Ksiądz potrafi jakoś to... No i ten duch wszedł z niego i gadał do mnie. I co? Ksiądz go zabierze gdzieś. I Kamil ci wybaczył? W sensie Kamil... Pożegnał się. Tak? O Jezus. O kurde. Super. A to musisz mi... Ale ulgę teraz czujesz, co? W sensie tak, nie? Dobrze ci jest teraz, tak? Ojej, to jest... Kurwa, chujowo zabawne, bo czeka mnie pudło, a jeszcze Kamil mi mówi, żebym się przyznał. Ale... Jakie to wszystko jest pojebane. No ale się przyznasz, to ten, najważniejsze, że ci wybaczył, nie? Ten kamień z serca, to ci łatwiej się będzie też się działo w razie tego. Gdybym to pamiętał, kurwa, wcześniej, że takie rzeczy są najważniejsze. Jak wybaczenie brata. O co chodziło z tym, co Kamil powiedział już jakby słowami księdza? Kto to był ten Doniecki? On coś takiego do ciebie powiedział na początku. No. Że to nie był ksiądz, zostawcie go, to był Doniecki. Ten typ. Kto to był ten Doniecki? Doniecki, Doniu jest jednym z kumpli, no, prawa ręka Remka. Prawa ręka. Jedna, mój kumpel, no. Jesteśmy, że tak powiem, pierwszej ligi. I to dlaczego Kamil miałby mówić, że to Doniu coś... Bo Doniu tam był. Doniu zginął w chryzantemach. Czekaj, co on mi powiedział? Że typ, który dowodził nam amfę, zawsze był ten sam typ. Zawsze w fabryce. I że jakby, że wszystko, że na psach się tak naprawdę wywalił Doniecki, a nie ksiądz. Nie, że Donieckiemu ten typ powiedział, że zaraz będą pały i że skąd on mógł to wiedzieć? Aha. To on powiedział, że będzie policja i że mają przygotować broń. Powiedział tak. Donieckiemu? Mhm. Okej. Okay. A on nie mówił ci. Doniecki był cięty na pały, wystarczyło mu, wiesz... To jest to. No przecież jak przyjechałyby pały, ja się nawet wcześniej już nad tym zastanawiałem, nawet ściągnięte przez tego całego księdza, no to wiesz, no co tam się musiało wydarzyć, że nagle się strzał padł. No. No tak, zwłaszcza, że no, z tego co ksiądz opowiadał, no to jakby tam nic nie robiliście, w sensie nie robiliście, ale w sensie właśnie dlatego, że tam robiliście, to chyba nikt by nie dążył do jakiejś... wymianę ognia, ani do eskalacji. Kto chce, wiesz, wymieniać się ogniem, tam jest pełno miejsca, żeby uciec im, kurwa, nawet jak przyjadą w kilka samochodów. Ale to skąd on by wiedział to? Gdzie szukać tego Donieckiego, wiesz to? A, nie, on zginął. Nie żyje. A ten typ... Nie pamiętam, kurwa, za bardzo. Wiesz, kilka razy go widziałem w knajpie. Ale on był Dremka, czy kręcił się tak ogólnie? Nie, to taki wolny strzelec. A ten co Amfę dostarczał? Tak. On chyba robi interesy głównie na zachodzie. W sensie, ale czy tak on jak się taki... mówi na zachodzie, to nie chodzi mu o Europę, tylko o zachodni brzeg. A czy on, to taki wysoki typ z brodą? Tak, z rudą. Kurde, ryży, tak. No, ale taki elegancik. No to aha. Ten. A ty tego znasz? No znam. Okej, no znam. No to kurde, po prostu... No mamy wspólnego znajomego. I mamy wspólnego po prostu... Super, kurde.
No ja jestem, wiesz, w środku to... mam lawinę, ale nie szarżujmy aż tak, co? Bo zaraz brudzi nie będziemy pić, dlatego... Bo... Nie, 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 no tak jak twojego brata po prostu... Tak jak twój brat nie żyje przez tego gościa, tak samo mój wujek nie żyje przez tego gościa. W sensie łączy nas dokładnie to. Po prostu typ zajebał tobie brata i typ zajebał mi wujka. To jest ten sam typ. A ten ksiądz, po, wiesz po co? Po co on tam ściągał psy? O Jezus, no bo jest księdzem, misję? Kurde, no bo sobie wymyślił, że kogoś zbawi. No Jezus Maria, no a co robią księża? Ile... A czemu ty się z nim bujasz? Jesteś jakiś wierzący? Nie, kurde, stary. Na giganty zaliczałem parę razy. Na giganty. Z gigantów mnie wyciąga. Nie dał mi spać pod mostem. Brał na zakrystię, zupę dawał. To naprawdę w porządku koleś. A ty stąd jesteś, z Szybina? Z zachodu, ale nie, że stara warta czy coś. No, to się w starym, no nie? Tylko jako młody nastolatek nam się przypowiedziałeś. To tak na poziomie. A urodziłem się w starym, no racja, tak, faktycznie, oczywiście. Nie no, no urodziłem się w starym, no ale... Ojeju, ojciec się dorobił, więc później tak, no później mieszkaliśmy w nowym, ale dlatego stamtąd spierdalałem, no bo to po prostu nie dało się wytrzymać tego. O, skończyłem Raymonta, o, robię lokalną, wiesz, no. Ty coś ten, nie? Lubisz, nie? Jesteś pogrzany, to od starej ci świeci, kurwa, w oczach. Jezu, daj spokój. A twój ten wujek, mówisz, że ten typek, co nam amfę dostarczał? To twój wujek jakoś z nim też handlował, czy coś? No... Z tego co wiem, to tak. A co to za wujek? Ja go znam? No, nie wiem, czy... Znaczy... Ale jamy kojarzysz. Na pewno się bujałeś w jamie nie raz. Pewka. No. No to był właściciel jamy, no. Wicha. Z zimą robił interesy. On robił do zimy. No wiem. Niespecjalnie się lubiliśmy. W sensie, wiesz, kurwa. Flagi nam się nie zgadzały. No wiem. Ale klub ładnie, kurwa, wymajstrował. To kilka lat. No jakby, wiesz, lubić, nie lubić, ale no bywały tam legendarne melanże. No jakby nie patrzę. No właśnie głównie tych zimowców, więc my trochę rzucaliśmy kamieniami. Ale nie, pamiętam, kurwa, Czarasa za młodu. To miał brata, no nie? To twój ojciec w takim razie. Władek. Władek? W sensie Władysław, tak, no, ale to taki ojciec. Kurwa kujonek, taki kujonek ślizgi taki. Ale ten wujek całkiem taki był, pamiętam. Ja go nie znałem długo, bo on, wiesz, z moim ojcem miał zatargi i szybko, no nie mieliśmy kontaktu, dopiero później złapaliśmy kontakt, jak już byłem dorosły. Kurde, zajebisty był typ, wiesz, kurwa przeze mnie nie żyje teraz. Pojebane to. No ale nie wiem, to by się udało jakoś z tym Kamilem, to jest i nadzieja dla mnie. To księdza dzieśni. Tak, nie no, kurde. Co też. Za ksiądz? Ja pierdolę, no, stary, Rangers, no. Stary Szewink. Aj, ale przynajmniej, kurde, wiesz, teraz mam jakąś podkładkę. Chodzisz zawsze do tego, nie wiem, czy ty chodzisz do konfesjonału, czy nie, ale w sensie ogólnie mówiąc, nie? Chodzisz do konfesjonału, ksiądz tam powie, no, jakby jak nas uczyli na religii. Że jak wchodzisz do konfesjonału i tam ksiądz zapuka, nie? Nie, zapuka chyba na koniec, a na początku... Nie, nie pamiętam. To jest, że niby... Okej, to teraz już nie mówisz do księdza, tylko mówisz do Pana Jezusa, który jest w księdzu. A tu wiesz po prostu, kurde, że duch twojego brata totalnie w niego wszedł. To jest prawdziwy ksiądz dla mnie, no. To jest prawdziwy kapłan. Kurwa, tak o tym nie myślałem. To znaczy, że ta cała historia ze spowiedziami i tak dalej, to jest też prawda? No właśnie nie, no widziałeś kiedyś, żeby nagle, wiesz... Prawdziwy Jezus tam do ciebie powiedział, spoko stary, jest luz, w sensie było mi przykro jak to robiłeś, ale teraz... Z tego co pamiętam, to nie. Mówili, że Jezus jest podobny do człowieka, tak? Może też poznałbyś? Tak, specjalnie sobie te kratki robię właśnie, do tego. Stary, bez sensu, gadam głupoty, bo po prostu... Ja, jak pewnie mnie któryś odwiedzi albo puszczę jakiś gryps, powiem Rymkowi, że siedziałem z księdzem i że nas ktoś sypnął inny. Ale nic nie będę mówił o duchach. No nie rozumiesz, o czym mówię. O duchach, jasne.
Ale to był Benjamin, 100%. Benjamin? Benjamin. Typ, tak? Tak. W sensie, jeżeli wam po prostu dostarczą amfę czy coś, to jest 100% ten typ. Czarny BMW. Nie, to było Audi. Albo BMW. Niemiecka gablota w każdym razie. Czarna. Typ zawsze chodzi w garniaku. Ruda broda. Taki wylizany. No elegancie, wiesz. Dobra. Kurde, jak mu Remek się po prostu dobierze do dupy, to... A to też mu nic nie zrobi. Dobra, to już to, kurwa, nie fizuj ty. Człowiek od marionetek. Będzie teraz bawił się gangami Szybina. Co nie? Ja się kładę. Może na chwilkę się położyć, bo trochę za dużo. Ale nie chciałbym nigdy usłyszeć od kogoś na ulicy, że wiesz, że się tutaj działy jakieś dziwne rzeczy. Bo się nie działy. Teraz jest dobrze. Dzięki bardzo. Uhu! I on idzie na kanapę, słyszysz tylko na to pryczek. Brzęknięcie sprężyn. A ciebie, drogi Łukaszu, poproszę o rzut na koszmary. Bo rozumiem, że idziesz spać. Idę spać, tak? I chcę spać w sposób bardzo szczególny. Bardzo chętnie o tym posłucham. Jeszcze. Zacząłem się zastanawiać nad tymi różnymi rzeczami. Już mam chyba sprawę. W sensie, bo to jest grupka czterech osób, ale chyba im przewodniczy jedna. Na koszmary 17. Fuck! Dobre marzyty. Bardzo mi podoba. Natomiast w moim śnie chciałbym znaleźć Benjamina. Śni... To jest tak, że kiedy wiesz już, bo ty masz akurat tak, że wiesz, kiedy już jesteś w śnie, to otwierasz oczy i co widzisz? Co widzę? W tym momencie, prawdę mówiąc, widzę bardzo dużo lusterek. Jesteś w namiocie cyrkowym i on nie ma widowni publiczności, tylko wszędzie zamiast tych tam siedzeń są rzędy luster. Czy ja się odbijam w tych lustrach, czy tam jest coś? Tak, ty się odbijasz we wszystkich lustrach, bo wszystkie są skierowane tak, jak byłyby widzami, a ty stoisz na samym środku areny. Słyszysz takie bardzo odległe, stłumione... Ale nie widzę żadnej postaci, istoty. Nie. A co widzisz? Widzę słonia, ale bo mi się pojawił nagle. On jest nad lustrami. Widzisz tylko grzbiet tego słonia i czubek jego głowy. No i staram się skupić i pamiętam opis, jaki dali mi przesłuchiwani. Garnitur, łysawy, ruda broda. Z drugiej strony też gigantyczny, dziwny. I próbuję znaleźć tą postać. Czego słania? Patrzysz w lewo, wejście w kulisy. W kulisach stoi klaun. Za duże ciuchy, bardzo kolorowe, czerwony nos, biała tapeta, śmieszna czapka, który robi do ciebie. Patrzę na zegarek. Aha. Nie będzie chwila. Podchodzę do niego. Kiedy ty podchodzisz, to on idzie w twoją stronę. Czy możesz mnie przedrzeźniać? Słyszysz śmiech. Jego śmiech, czy... Nie, widzisz, że jest pełna widownia. Mnóstwo ludzi. Wszyscy są facetami z brodą, bardzo wysokimi, z piękną fryzurą i się śmieją. Jasne, no dobra. Dobra, kurwa, chuj, nie jestem w cyrku! Gdzie jesteś? Jestem w Szybinie. To rzuć kostkami. Rzucamy na atut śniący.
Rzut brzmi, rozumiem, powyżej 15. Mogę ci dokładnie powiedzieć, jak to jest. Tak? 30. Bardzo blisko. 12. Nie, jest blisko 20, efekcie. Mistrz gry nie może robić ruchu do końca gry. Może kiwać głową i czasem zapłakać. Akceptuję, gdyż właśnie kończymy tę sesję, na moment. Ale... 19. Szybin. Szymin, pokoje. Widziałem pokoje. Dwa pokoje. Jeden z przeszłości, drugi z przeszłości. Jesteś w tym pokoju. Okej. Okay. Jest w wersji, wydaje się takiej, jaką zobaczyłeś w lustrze, ale nie ma tam Franka, nie ma tam księdza i nie ma tam ciała. Jest okno w całości. Może to jeszcze dalsza przeszłość. Okej, okay, czyli do przodu w takim wypadku. Patrzysz w lustro. Mm-hmm. Nie widzisz siebie. Tylko patrzy na ciebie, może to Beniamin. Twojego wzrostu facet, trochę zdziwiony, że patrzysz, on tego nie robi. W tym momencie wie, że to nie odbicie. Serce bije. On odwraca się, jest w czarnej skórzanej kurtce i widzisz, że jest dokładnie w takim samym pokoju, w jakim ty jesteś. Jedyna różnica jest taka, że na biurku jest dość sporo szklanych menzurek, próbówek, pipet, szkiełek takich, na których jest proszkowany jakiś różny proszek. A Beniamin odchodzi od tego biurka na skos w stronę drzwi, otwiera te drzwi i krzyczy: ty, długo jeszcze? Już idę. Próbuję wejść w lustro, dotknąć się jakoś. Twoje ręce przychodzą. Tak. I myślę o tym, co widziałem przed chwilą, czyli o tym laboratorium, czy czymś takim. Chcę tam być. Po prostu najlepszym sposobem jest pójść za dłońmi, bo twoje dłonie już tam są. To idę za dłońmi. Jesteś. I w tym momencie on... On stoi przy drzwiach, to jest jakieś 3 metry od ciebie, niecałe. A ty kim jesteś? Patrzę za okno, co widzę? Ty teraz za oknem pruszy piękny śnieg. Taki, wiesz, ten taki najsmaczniejszy, puszysty, wspaniały jest. Słońce świeci, jasny dzień i śnieg. No i widzisz budynki, może szybińskie, trudno stwierdzić. Jasne. Zapamiętuję coś z tego. Ja jestem poszukiwaczem. Stój. Nazywasz się Beniamin, tak? O kurwa. Toś ty się naoglądał, co? Uśmiecha się. Ten uśmiech się nie kończy się. W takim sensie, że rozdziawia się mocno i widzisz, że on ci to pokazuje. Jego zęby nie są zębami ludzkimi, tylko szlaczkiem takim, bardzo ostre wszystkie, jest ich dużo, parę dziesiąt w jednym rządku. Kiedy ten uśmiech wykrzywia jego twarz, to wykrzywiają się też trochę oczy, wydłużają się. Razem z tym ruchem robi się taki cały ruch czaszki, widzisz, że jest trochę inna czaszka. On jest wysoki i on gra przed tobą, w sensie on ci to pokazuje. Rozumiem. Ty jesteś za tymi zamachami? Ja jestem za wszystkim. Dlaczego? Po co? Po co ci to? Nie ma takich pytań. Dobra, jesteś z tego innego świata, tak? To jedno pytanie tylko. Z innego świata? Ty jesteś w innym świecie. A spójrz, co jest w twoim świecie. Chcesz? Chcesz spojrzeć? To pokaż. Kiedy syczy, wychodzi mu język, który jest trochę wężowaty, coraz bardziej się jakby wyciąga w twoją stronę i on, mając otwarte usta, mówi, ale ty tylko słyszysz jego głos w środku. Nie bój się, pokażę ci. Język się zbliża, a zakończenie wężowe jest już blisko. Okej, rozumiem. Przeskakuję przez lustro. Przeskakujesz przez lustro? Tak. Jesteś z powrotem w pokoju Pauliny? Co robisz? Okej, okay, zastanawiam. Patrzę jeszcze w lustro i próbuję jakby zobaczyć... Patrzysz w lustro? Tak. W lustrze nie ma Beniamina. W lustrze nie ma drugiego pokoju. W lustrze jest peron dworca centralnego. I Lucjan Dorosz, który mówi. Jesteś dokładnie taki sam jak ja. Chcesz wrócić do swoich korzeni i ochronić je.
Chcesz być na tyle potężny, żeby móc zaopiekować się wszystkimi, którzy tego potrzebują. Tak potrzebują, jak ty tego potrzebowałeś. Kiedy byłeś malutkim chłopcem, który słuchał i on zaczyna szczekać takim cieniutkim, bitym. Trzaska lustro. Widzisz wpizdylion malutkich doroszów, które patrzą na ciebie z podróżnym kątem. I przyjdziesz do mnie. Nie bój się tego. Razem wygramy. Postęp. Wszystkie szkła spadają na dywan. Słyszysz kroki z zewnątrz. Tak jakby zareagowały na ten hałas. Jasne. Jeszcze szybko patrzę, czy lustro jest rozwalone? Tak. Jest tak jakby taka tektura, na której normalnie opiera się samo lustro. Jasne. To w takim wypadku chcę się... Na dole jest pełno malutkich luster. To chcę wrócić do domu w takim wypadku. W sensie tam, gdzie śpię. Do domu? Czy tam, gdzie śpisz? Nie, tam, gdzie śpię. Chociaż nie zastanawiam się i próbuję, mam teraz... Budzisz się tu. Jesteś w akademiku. Mogłem chyba... Ale na stole, nieopodal twojego łóżka, jest twój telewizor z domu. Duży, stojący na nóżce Panasonic. I na tym zakończmy na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki.